No cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Mystico Panda. Jak wiecie, wczoraj była premiera filmu LEGO Przygoda 2. Ja na ten film wybrałem się dzisiaj. Wróciłem, no, niedawno i powiem szczerze, że jestem bardzo mile zaskoczony. Nie wiedziałem, że... Nie myślałem, że będzie to aż tak dobre. Myślałem, że wtedy, kiedy jedynka była taka świetna, to dwójka już będzie zrobiona po łebkach. Ale jednak jestem mile zaskoczony, bardzo, bardzo fajny film. Naprawdę gratulacje dla Warner Bros. I dla oczywiście grupy LEGO. Czy dwójka, była lepsza od jedynki? No nie. Myślę, że były takie same. Jednak jest jeszcze jedna smutna wiadomość. Myślę, że nie będzie już tej trzeciej części LEGO Przygody, bo zakończenie w żaden sposób na to nie wskazywało, żeby miała kiedykolwiek wyjść część trzecia. No ale nie traćmy nadziei, bo ta dobra nadzieja nie jest zła. Jak widzicie, z okazji tego, że byłem na filmie, przygotowałem dla was, w sumie to dla mnie, tak? Mini haul. Tak widzicie, jest to jeden zestaw z LEGO City, jeden zestaw z LEGO Przygody i jedna ta saszetka minifigurów z tej 18 serii z poprzedniego roku. My sobie najpierw otworzymy saszetkę. Ona jest wymacana, słuchajcie. Co prawda były tylko trzy, no ale wymacałem już tą jedną. I otwieramy. Patrzymy, co jest w środku. Hop. Nie chcę coś się ciąć w tym punkcie. O, już. Mamy. Wyjmujemy na początku papierek. A drugi jest tak, człowiek fajerwerk, czyli dokładnie to, czego się spodziewałem. Już go tu sobie montujemy. Ma dwa wyrazy twarzy? No nie, ma tylko jeden. Wkładamy, bardzo fajna figurka. Naprawdę jest świetna. Kładziemy go tu na czele. Oprócz tego mamy jeszcze ten zestawik, ale oczywiście jemu się kiedy indziej bliżej przyjrzymy. Kosmiczna drużyna Benka, Benny Space Squad. I ta śmieciarka z LEGO City, którą dostałem akurat od rodziców. Kupili mi za dobre wyniki w pierwszym półroczu. A teraz przejdziemy sobie do krótkiej recenzji filmu. Postaram się wam jak najmniej zaspoilerować, ale jeśli go nie oglądaliście, to lepiej wyłączcie na razie ten materiał i obejrzyjcie tą drugą część dopiero po obejrzeniu LEGO Przygody. No, powiem szczerze, że ta część była bardzo zaskakująca, jeśli chodzi o to, no, na trailerze były takie scenki pokazane, że ja sobie totalnie inną fabułę tam sobie już wyobrażałem, natomiast zaskoczyło mnie to, i raczej mnie to zaskoczyło pozytywnie, bo zwroty akcji były niesamowite i po prostu niespodziewane. Fajnie, naprawdę fajnie, że tak tak kontynuowali fajnie tą część drugą, że nie było czegoś takiego, że wiecie, że a już pierwsza część tak się sprzedała, a drugą możemy zrobić tak na odszczepkę i tak będą pieniądze. Chociaż tak jak mówię, trzeciej części już raczej nie będzie, nie pojawi się trzecia część. No ale nigdy nie traćmy nadziei, nadzieja zawsze ta dobra, dobra nadzieja nie jest zła. Jak oceniam ten film? Myślę, że na 9 na 10. Film był bardzo dobry, naprawdę, ale nie udało mi się prześlignąć jedynki, myślę, że był tak samo dobry. Następną rzeczą, słuchajcie, jest tutaj przedstawienie tych zestawów z tego naszego mini holu. Znaczy, jak widzicie, to jest ten zestaw akurat na czasie, bo wychodzi ta jego przygoda, w sumie to już jest. Tak, mamy tutaj pokazane Kenny, nie wiem jak to można przetłumaczyć, Benek, Lenka i Jenny, też nie wiem jak to imię można na polski przetłumaczyć. No a tutaj mamy tę śmieciarkę. Coś tu z tyłu jest, jakaś scenka. Aha, widać, że można perfect start. Tu jest jakieś... No, widać, że fajnie to jest zaopatrzone. Popatrzcie, te same świeci mają dosyć dużą wartość.
No, słuchajcie, w każdym razie tymi zestawami się zajmiemy na innych odcinkach, które będą przeznaczone dla tych zestawów. A dziś mieliśmy sobie powiedzieć o Lego Movie 2 i o Holu. Słuchajcie, naprawdę bardzo fajny film wyszedł z tego, ale tak jak mówię, no raczej ta trzecia część nie wyjdzie. Na razie nie traćmy tej dobrej pasy, bo wiadomo, że w przyszłym roku, albo może nawet w tym, wyjdzie Lego Batman film 2, na co nie wiem, czy się wybiorę, ale może jakiś tam mały haul sobie zrobię, albo chociaż kupię jedną saszetkę z figurek, albo jakiś mały zestaw. W każdym razie mówię ostatni raz, zapanuję werdykt. Ten film był naprawdę dobry. Nie był lepszy od jedynki, był tak samo dobry. Słuchajcie, myślę, że to już będzie na tyle tego materiału. Opowiedzieliśmy sobie o filmie, pokazałem wam haul, myślę, że już wystarczy. Dlatego dziękuję wam bardzo za oglądanie i cześć!